Wielka sobota, wielkie ryby. Deper Hirb. Życzymy smacznej kabuszy. Tak. Mamy nowy rekord tego roku. Nie! 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 Przyzwoite te rybki. Narzekać. A te ryby lepiej biorą. Ostrzeżenie takie. Nie róbcie tego, co tu widzicie. O, jest branie. Jest ryba. A poważnie. Ale jest, zobacz, to patrz, na drugim jest branie. O cholera. Na drugim jest branie, widzisz? Patrz, o, idzie. O, ale tu już jest lepsza. O, słuchajcie, dopiero włączyłem kamerę, nie? Mówię, włączę, jak będę gotowy. Ale ta tutaj walczy. Widzisz to? O. No. Jako, że... O, proszę bardzo. Jest piękna. Dzisiaj będzie dobry dzień, Arek. Myślisz? Tak myślę. No, byłeś sceptycznie nastawiony. Byłem sceptycznie nastawiony, ale już jestem nastawiony niesceptycznie. Słuchajcie. Arek mówi, że pierwszą rybę trzeba wypuścić. No ja swoją wypuściłem. No ja też, bo zobacz, bo tak się składa, że moją pierwszą rybą to była ta mała. Ja. No tak, no, pierwszą ją wyciągnąłem. Dobra. No słuchajcie, już się dzieje. Już się tutaj dzieje. Rozlewiskowy. A dzieje się to, że nie wziąłem ręcznika i będę się dzisiaj w kamizelkę wycierał. Cholera. Dobra. Łowimy. Teraz tak, jeszcze co do wstępu. Jesteśmy na rozlewisku. Ostatni raz w tym roku, myślę. Nie? Ostatni raz w tym roku. Jeszcze damy szansę tutaj tej wodzie. Spróbujemy coś tutaj złowić fajnego. No i już się powoli udaje. Tu już widzieliście moje rybki. Chwilę wcześniej Arek wyciągnął też podobną płotkę. Może trochę mniejszą. Bo on na taką tam jakieś dziwne kukurydze łowi. Wiecie? No. Ale lecimy. Dwa ziarenka kukurydzy. Na hak. I lecimy z tym. Ja myślę, Arek, że to będzie tak. Wielka sobota, wielkie ryby. Ale dzisiaj mogą być tutaj dobre warunki, wiecie? Zero wiatru. Ma być ciepło dzisiaj. Na razie jeszcze tego nie czuć, ale jak słońce wyjdzie zza drzew, to będzie ciepło. O, jest branie. Tylko tam mam dużą kukurydzę, to wiecie. Trzeba dać czasu. Dawid się przekonał do kukurydzy. Ja zawsze byłem przekonany do kukurydzy. O, zawsze, ja? No zawsze. Ja zawsze lubiłem kukurydzę. Ja. O jeden. Co to jest? No widzisz, na robaczki to branie jest od razu, ale takie małe rybki, nie? Ale jakie małe, nie? Ale duble. Zobacz, ale jakie plamy. Kurde, ile tych łuk lata. Ile plam ma ta płot. Tak ryby biorą, że my też coś weźmiemy. Tak. Poczujemy się wolni. Free. Jak te ryby. I te muszki.
teraz tak, co się dzieje? Pętelka. Co się dzieje? Patrzcie, co tu jest. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, kurczę, bo to jest wszystko. O, rozjaśnimy trochę. Arek ma tutaj taką echosondę nową. Jak to jest? Deper? Daper. Daper? Coś tam. Coś takiego, nie wiem, dziwne. Hirp. Hirp? Hirp. Daper, deper, hirp. Zobaczymy. Plus dwa. Jak? Plus dwa. Plus dwa? Aha. Dwa derby. Okej. Takie to są dziwne tutaj. Wymyślają, nie? Pokaż, jak to wygląda. Pokaż to. Pokaż. Deper Hirp. No. Nie wiem, w jakim języku to jest. I normalnie, patrzcie, cyk. Tam sobie rzuca. A tu wtedy patrzy, nie? Tu wtedy patrzy. Na tym deper hirp. No fajna rzecz, nie? Fajna sprawa, nie? Mhm. Właściwie. Nawet takie okulary dostał do tego. Tak. Jadzie. Takie W. W jak wędkarz. A, to wędkarskie. Widzisz. Wszystko zaczyna się układać w całość, nie? Tak. No, nie, a tak poważnie, słuchajcie. To pewnego razu zrobimy taki odcinek o tej echosondzie więcej, powiemy. Lecz nie dziś. Bo dziś łowimy ryby. Właściwie, nie ma czego pokazać. Bo właściwie powiem wam, łowimy te ryby już od 2 godzin. I tak jak początek był super, czyli wpadły szybko rybki jakieś, tak teraz już super nie jest. O, tam płynie. Tam płynie. Nic. Nic nie pokazuje, nie? No. No cóż. Cóż. Chyba kawkę zrobimy. Mhm. Chyba zrobię jakąś kawkę dzisiaj. Mleczkiem czy bez? Z mleczkiem. Okej. Miłek. A masz proszku czy naturalny? Naturalne. Elegancko. Od krowy, uwaga. Trochę chybotliwy ten stolik, nie? Tak. Ja. Trochę szerszy powinien być, nie? Właśnie, szerszy. A zatem, drodzy widzowie, proszę, Areczku. Już dobrze. Dobrze. Życzymy smacznej kawusi. Tak. O. Ja może ten gofer by smakował do kawy, co? Dawaj, dawaj. Sprawdzimy. Pewnie. A mu się... Czy chcesz gofera, czy chcesz gofra? Dawaj to. Zastanawiam. Gofra. Gofra. A z cukierem czy bez? Ze słodzikiem. Nie, pasuje do kawki. No? Są słodkie, nie? Kawę nie trzeba słodzić. Tak. Te już łowimy ponad 2 godziny, nie? 2 godziny.
Ja chyba 4 miałem, ale małe. Ale relaks. No ma ta muzyka jeszcze, nie? Hopkins. Na paluszek, nie? Tak, paluszek. Hopkins? Yes. What do you think? I think that there is any fish on this water. Przyszła pora na śniadanie. Właściwie, słuchajcie, ostrzeżenie takie. Nie róbcie tego, co tu widzicie. Czyli najpierw kawa, a dopiero potem jedzenie. No. Tak się nie robi. A w ogóle nie robi się tak, że najpierw piwo, potem kawa, a dopiero potem jedzenie. To... No, bo Dawid coś o tym wie. No, tak się nie robi. Dzisiaj jest tak ciepło, że postanowiliśmy, że nie będziemy nic gotować, oprócz kawy oczywiście. Ale nie będziemy robić ciepłego dania. Tylko mamy zimne dania. No, to jedzmy. Bo co nam dzisiaj pozostało, nie? Spławiki jak w studni stoją. No ślapie, jak żeby się zaczęło, nie? Mówię, lepiej, żeby się coś zaczęło, bo wszystko zjemy i będzie trzeba jechać do domu. Tak. Jak na ostrowitym obiad o 11, bo już nie było co jeść. A pamiętasz, o której grilla robiliśmy w majówce? O 8 zaczęliśmy grilla. No. No. Ale ile wtedy mięsa poszło, nie? Ja, 2 kilo kiełbasy mięsa. A dzisiaj jest zmiana czasu, nie? To dzisiaj... Noce, no. To czekaj, to krócej śpimy czy dłużej? Krócej, do przodu będzie. Znaczy śpimy tak samo, tylko wstajemy później. Nie. No godzinę do przodu, z drugiej na trzecią. No to czyli śpimy tak samo długo? Wiecie, to jest mylne, nie? Się mówi, nie? Śpimy dłużej albo śpimy krócej, jak jest zmiana czasu. A nie śpimy dłużej, znaczy śpimy tak samo, tylko wstajemy godzinę później. No, tak to będzie. Ja ci powiem, tego nie odczuwam. Nie, no ten pierwszy... Nie, ja ci powiem, odkąd wyszliśmy z tej automatyzacji, telefony, wszystko się samo przestawia z czasem. Tylko te pierwsze 2 dni, że ciemno jest za oknem, nie? Potem zaraz się znowu szybko będzie jasno robiło. Tak jestem ciekaw, nie? Czy rzeczywiście ktoś o tej drugiej w nocy wstawał, żeby przestawić zegarek? No bang! No ciekawe, nie? No bo jest takie, nie? Z drugiej na trzecią, z trzeciej na drugą. Ciekawe, czy w ogóle ktokolwiek wstawał w nocy, żeby przestawić ten zegarek. Ale to jest dobry ten, nie? Jak to było? Może możesz rekord długości seksu walnąć, się. Godzina i 30 sekund. Albo wykręcić ujemny czas w drugą stronę zmiany. Można powiedzieć, że możesz szybciej skończyć niż zacząłeś. Jak jest zmiana w drugą stronę. No. A, że ryba? O, idzie, patrz. Ale to wiatr. Nie, idzie. Idzie. Ciągnij go, ciągnij! Nie. Dawaj! Jest? No wreszcie, zobacz, coś się dzieje. No. Co my tu mamy? Co to jest? Płoć.
się nagrywa. Arek nagra z kółka, bo takie kończy, że leci kamera, tu łączka, bo jeszcze kółka dalej. Czekaj, ja tam wejdę. Dobra, Ancia, później, jo? Fajna. Ładna. O, zobaczmy. Co ty tu masz? Kilka obwodów Ukrainy pod ostrzałem. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami. Co tu jest? Masita, piękna. No fajnie, fajnie. Żaba do półbieraka. A następne się będą parzyć. Tak jak my kawę. Parzymy. Mleko łaciate, nie reklamujemy. Ale jakby, ale ktoś, ale jakby ktoś chciał, to możemy zareklamować. Banany frutas. Czekaj, co do tego? Miałbyś ochotę na coś takiego? Ja nie wiem, ty wiem, że ty nie lubisz, ale... Ale może zapytam. Ja nie jestem tego, nie. Minetti. Min. Dlatego takie dobre. A nie... Milnet. Milnetti. No. Ja myślałem, że Minetti. Ile drobnicy poszło? No mnóstwo. Ja myślę, że wiesz co, te duże ryby sobie stąd poszły już. Gdzieś w kanał. W kanał poszły w kanał. I zostały tutaj same. No tak, mała siedzi, to dużej nie ma, nie? Ewidentnie. Może być. Jednak w tym roku jest szybciej wszystko. No. Widocznie w zeszłym roku, jak tu byliśmy, to było może jeszcze chłodniejszy ten czas, nie? Było i w sumie to, co mówiliśmy, to też takie pierwsze ciepło chyba wtedy było. No takie ciepło, ale to ciepło się zaczęło dopiero później, bo przecież rano było zimno, jak byliśmy. No. Co? Dopiero później wyszło słońce i było ładnie. Mhm. Ja bym ten wyjazd podsumował inaczej. Teraz. Wielka sobota. Najpierw mówiłem Wielka sobota, wielkie ryby. Nie? A teraz bym powiedział Wielka sobota, wielkie nadzieje, wielkie rozczarowanie. Wielkie gówno. Nawet dwa. Razy dwa. No, ale czekaj, dzisiaj nie ma ścisłego postu, nie? To ryby powinny jeść. Nie, no jest, nie? W piątek. W piątek, sobota, nie? W sobotę też? Nie wiem, chyba. Nie. No, tylko jutro zostawię czerwę, nie? Co? Ty mieszkasz tak blisko kościoła, nie? No ale co, a ty co tak, ma do tego? Tak samo mieszkam blisko zakładu warsztaty samochodowej i co? Nic. Ostatnia wieczerza to była w czwartek. Może w czwartek trzeba było przyjechać wieczorem. W Wielki Piątek masz ścisły post, gdzie możesz zjeść dwa lekkie posiłki oraz jeden posiłek do syta. Dwa lekkie pączki? Posiłki. Nie wolno ci jeść mięsa i w ogóle masz cały dzień się zamartwiać. I no, wiadomo. A w sobotę chyba już nie ma. W Wielką Sobotę musi być cisza, właśnie, a ty muzyki słuchałeś tutaj. No, Wielką ale Sobotę, tutaj, nie w domu. Wielką Sobotę nie można. Wielką Sobotę nawet organy w kościele nie grają. Wiesz? Co? No. Prawda. Długa noc. Może tu, żeby żaby tego nie obrazy. Żeby żaby tego nie oblazły. Proszę.
odruchu. Powiem ci, Arek, ja? Że tu jest normalnie... Oszustwo? Nie. To jest jak ciastko z wróżbą. Widzisz? Zero. Zero. Tak można ocenić ten wyjazd. Tak. W skali od 1 do 10? No. Zero. A ja myślę, że nasi widzowie już się przyzwyczaili do takich wyjazdów. O, jest ryba. O ja, na drugim jest branie. Ty, na drugiej mam branie. Jest branie na drugiej. Poszedł, wydłużył się. No. Na razie spokój. Dobra, może odhaczę tą. O, coś jeszcze tam. Coś tam ten, nie? Próbuję. Tymczasem tak. Gdzie? Tam! Widzisz? Lecą! Ląduje! Będę lądować chyba, co? Nie. Niestety. Równiutka, nie? Mhm. Na kukurydzę. No, fajna ty. Jak cała ręka. Jeszcze trochę. Ręka i jeszcze trochę. O! O. Nie ma. Nie ma? No, ale to jest przepadnie. Już masz zwidy. Co? Już masz zwidy. Nie, mam dowód na to. No tak. Siedzi? O, tak delikatnie szedł. A. Ale co to za ryba? Płoteczka jakaś. Ojdź. A jest. Taka płoteczka, no. Ale pryszczyta. No są tutaj, nie? Te ryby takie. Strasznie. To jakaś choroba chyba, co? Chyba branie. Albo zaczek. Albo branie. Ty, branie to było. Znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest branie, czy to nie jest branie? Parara, pa, parara, parara, parara. Gdy spławika nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy go zobaczę. Jednakże, gdy go długo nie oglądam... Ja piosenkę. Czegoś mi braknie, czegoś widzieć żądam i znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest zaczep, czy to może branie? Ja się turnę. Pararapa. Jedzie. To jest branie. Jest branie. Papa. Może trzeba zaśpiewać tym rybom coś. Wszystkie takie... Co? Albo ten wiaterek to robi. Wiaterek? Że porusza może tą przynętą, co? Może. Na fali, wiesz, to ona się tak rusza, nie? Wszystko jest z pławikiem razem. Może być tacy. Branie?
Czy to jest zaczep, czy to może branie? O! To jest branie, la 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 la. Ale mała. Nie? Nie. Nie? Wszystko w jednym deser. Ale znowu tak delikatnie. No widziałem, ale tak pewnie dosyć szła, nie? Tak powoli, no, no, ale... Równo. Ale grubo. Gruba. Olejoko gruba. Olejoko gruba. Jezus, jo! No. To już jest trochę grubsza. No, dasz miarkę? Dasz miarkę. Chociaż odmierzę. Damy miarkę Arkowi. No, można mierzyć Arku. Ile? Krzywo leży. 25. Co? Pokaż. Gdzie ona tu jest? No, 25,5 można powiedzieć. 25,5! Mamy nowy rekord tego roku. Nie, wtedy było 26, nie? Tak. Tylko strasznie brudna. Ubrudziła się Fleja. Ale ją wykąpię. No i znów wielkie nadzieje się pojawiły. Wielka sobota, wielkie nadzieje. Chyba już i tak mamy lepiej niż wtedy, nie? Ostatnio? No. No, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Narzekamy. No. A może brania pojedyncze. A słuchaj, może w Polsce tak trzeba, wiesz, narzekać. Tak. Narzekać. A wtedy te ryby lepiej biorą. A jak jesteś zadowolony ze wszystkiego, to mają cię w dupie. No. A tak się zlitują. No. Dobra. Może o to chodzi. O, zobacz. Tak, mi też podniosiło do góry. Jeszcze. A, myślałem, że drugi sam. No, tak delikatnie, nie? No. No, no jest. No, taka mniejsza, nie? Mniejsza z tych większych. No, moja najmniejsza dziś. A to widzisz, to ja już miałem mniejsze. A ja mam większy rozrzut. O ty, ale na drugim mam branie. O, jest. No. Nagramy to. Żeby nie wlazło, no. No, widzę. O, poszło na to. Jest rybka. A tu patrz. Nie wiem, czy tam ten nagrywam. Ja mam rybę. Nic! Nic! No? Normalnie ona jest... Ja pierdziele. Na tej wysokości chyba jestem co ryba. No bo nic. Nawet on nic. No nic. Także ja nic nie nagrywam, bo i tak brań nie widać. Aha. No co nagrywa? Szkoda baterii i w ogóle. O, jest. Co? Razem z zaczepem. O, to jest pod gałęzią. Widzisz? No. Ale ty... Jest, poszło. Aj. Myślałem, że pod drzewo też pójdzie. Też myślałem, że pod drzewo idzie. Ha, ha, ha.
Tak. Ale jest. Ale jest. Ale jest. Kolejna. Ale jakie grube one są. Tarło. Tarło. Mi się będę trzeć. Wędka za 200 zł. Kuźwa, jeszcze tam się zahaczysz, dobra. Nagrywasz to? Tak. To dobrze, żeś przypomniał, bo zasłaniałem. Dobra. Ja pierdolę. Co to się stało? Cholera! Weszła? Co? Wleciała? Tutaj. Oj, oj. Patrzę. To jest chyba znak. To jest znak, że trzeba się zwijać stąd. Ja cię kręcę, nie, nie. Co to ma być? Teraz mam krótką wędkę. Ale co? To pękło? No patrz, teraz ci pokażę. Ja cię. Pokaż to. Wędka pękła. Ale cała aż dotąd. Cała, co długości. No, aż dotąd. Ja nie mogę. No nieźle. Znaczy, że chyba już czas. Kurczę. Co ja teraz zrobię? Chyba na feder trzeba będzie iść. Masakra. A jak widzieliście, wędka złamana. Zarzucałem i po prostu pękła wzdłuż, tak jak tam widzieliście. Kurczę, no. Nie wiem, co o tym myśleć. Może, Arek, trzeba było zostać w domu. Wtedy bym nie połamał wędki. A tak się zawsze mówi, nie? Połamania wędki. No i? Ale no. Ktoś ci życzył? No ciekawe, może ktoś mi życzył. Połamania wędki. Nie, nie. Ja już w trakcie oglądania ktoś tak napisze komentarz. Kurczę, jak usłyszę, jak usłyszę od kogoś połamania wędki, to... Żebym ja ci twojej nie połamał. Nie, nie. Moja ulubiona wędka, mój ulubiony bacik. Kurczę. Wiesz, gdzie ja go kupowałem jeszcze? Na Piłsudskiego. A, tam. Na Piłsudskiego ja go kupowałem jeszcze. To już ile to lat? Parę lat, nie? O, jo, jo. A już miał swoje lata. Już miał swoje lata, już swoje przeszedł. Nie wiem, czy zarzucać. Co? Zaczepu się boisz? Wszystkiego już się boję. Ale powiem wam, no to bolało. Ten trzask to normalnie... Tak. Normalnie jakby, nie wiem... Co? Pękło. Serce. Łowiłem tobą tyle lat, aż wreszcie pęknął bat. Nie. Nie! 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 Mamo! Nie! No dawaj, walcz! Ja cię skleję. Ja cię skleję. O ludzie. Ale jest branie na drugiej wędce. Dobra, spadaj. Spadaj. Teraz ty będziesz moja ulubiona. O patrz, bąk ci wleciał. Niebieski. Ja.
Ale to ma dużo. No dobra, dobra. No, no to co? Co tym razem? Mamy. Łódź? Łódź. Powiedziałem, że już zwijamy, wiesz? Co tu mamy? No raz zobaczymy. Może do wiaderka. Tego? No. Trochę więcej niż wtedy. No trochę więcej. Ale flatem. Ale fajne. Przyzwoite te rybki. Przyzwoite takie. No patrz, już sondę schowano. Dobra. Co? To mierzyłeś te większe? Jo. No to jedno. Ale ładne, większe. Ładne te płotki. Ładne. Dobra. Freedom. Wracajcie do wody. Drugą stronę, koleżanko. Tak. Żegnajcie! Żegnajcie! Do następnego razu, za rok. My już kończymy. Wędkarz. My już kończymy, zwijamy. Arek tutaj zwija już. Ja też powoli. Całkiem fajnie to wyszło, chociaż taki dzisiaj był roller coaster, jeśli chodzi o nasze odczucia, nie? Można tak, tak powiedzieć. Najpierw nadzieja, że super, fajnie. Potem rezygnacja, potem znowu coś się działo, potem nie działo, potem i tak w kółko. Dobrze, że mieliśmy dużo jedzenia. Było co robić po prostu, nie? No, ale jeśli chodzi o tą wodę tutaj za mną, to już odpuszczamy w tym roku to miejsce. Co będzie dalej, czas pokaże. Raczej będziemy szukać jakiejś rybnej wody, może nawet jakiejś prywatnej, nie? Jakiejś komercji, po prostu żeby sobie połowić. No, czasu jest niewiele, przynajmniej dla mnie jest, na ryby jest mało czasu. No i będziemy szukać tutaj czegoś, żeby po prostu połowić. A tymczasem to tyle. Na razie. Do następnego razu. I jeszcze areczek. Majo. Na razie.